Mazaritex, lokalizacja utajniona. Te ciuchy wyprane i zabieramy je do domu, żeby je przebrać. Andzia biedna śpi. No jak to pachnie, to nie macie pojęcia. Także my jesteśmy już wyszykowani, ogarnięci, jest godzina. Trzeba to tak. Jerozna? Wyjdziemy do hały? Ale fajnie wyglądają. Cudowne zdjęcia nam tutaj, myślę, powychodzą. Koń. On potrzebuje pracy, on potrzebuje ruchu. A konie jeszcze dodatkowo sobie sprzedadzą. W ogóle dokończę bardzo... jeszcze piękny cytat a propos tego wszystkiego, co mówiłam, Józefa Piłsudskiego, że piękna ta nasza Polska, a tylko ludzie to... To już sobie dokończcie. Tuptuć! Na Słowację. Dziękuję. O, jak ładnie. Natus chabowy. Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzisiaj wybieramy się na sztolnię Luizę, ale zanim sztolnia, to tutaj śniadanko i zobaczcie, swojski salcesonik, swojskie wędliny, łos sypki i konfitura z Zakopanego z wczoraj. Ja cię kręcę, jaka wyżerka. Drodzy Państwo, dzisiaj ostatnia z atrakcji. Jedziemy na kopalnię do sztolni Królowa Luiza na spływ, to nawet nie mogę powiedzieć kajakowy, nie? No spływ korytarzami kopalni, o! No, trzeba dojechać autokarem też. Be quiet. I hear the thunder that comes from far away. It's like a noise in my your heart.
pyszne sushi po szychcie. Spróbujesz sushi? Ja mogę spróbować sushi. A ty spróbujesz sushi? Nie? A to jest ryż. To jest ryż. I ryba. No. No. I serek na przykład taki, no to był almette na przykład, nie? Ten biały taki? No. Ten co do kły, ten kroiłaś? Nie. Taki do smarowania topiony. I jeden taki. No i jeden kawałek. No. Z ciekawości. A to mięciutkie jest, także nie musisz się martwić, bo to się rozpływa w ustach. No. Pałeczki się spadły. Pałeczki mi spadły, nie. No i cóż, nadszedł ten dzień. Już opuszczają nas. A nie chcecie z nami w trasę jechać? Co? To byś musiała bez towaru jeździć, bo by same walizki to kupiły. Dobra. Póki pamiętam. Poprosiliście, żeby zobaczyć, jak się Ford prezentuje na nowych felach, to wam pokażę. Tak z bliska. O, proszę, logo bardzo ładne z konikiem. No, i nawet tutaj. ST. No, ciocia zawieziona, można pakować się w trasę, także zero odpoczynku. Jeszcze dzisiaj lekarz o 15.30. 15.30. Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzisiaj dojeżdżamy. Już spakowani jesteśmy, jak widać. I dzisiaj same nieszczęścia, bo myszku sobie tak rozdrapał oko, że mu w ogóle krew nie chciała przestać lecieć. Także trzeba było lecieć na Cito do Veta. No to potem oczywiście pakowanie, sprzątanie w domu. Ja dzisiaj mam do lekarza i ze względu na to, że mam do lekarza, to nie brałam tej tabletki przeciwbólowej, żeby wiedzieć, co mówić. I w razie jakby chciał sprawdzić, w którym miejscu boli. I ledwo żywa jesteś, nie? I ledwo żywa jestem, no. Także jeszcze 450 metrów i będziemy. Dobra, drodzy Państwo, już wszystko wiem. Wszyściutko wiem. Jaki pan doktor był naprawdę taki, wiecie, rzeczowy, wszystko sprawdził, wszyściutko, przyjrzał się tym zdjęciom. Nie zostałam olana po raz kolejny. Ja z takim nastawieniem tu jechałam, wiecie, łzy w oczach, bo za każdym razem, jak szłam gdziekolwiek, to mnie, czekaj, bo idą przez pasy, to czułam się niechciana tam bardzo, wiecie. Temu ty taka skruta jechałaś do lekarza, bo cię zawsze jak wariatkę traktowali, nie? No. No, że co pani tu chce, pani jest za młoda, nie może pani chorować, no. A wiecie, ja naprawdę nienawidzę chodzić do lekarzy i ja chodzę jak mnie już tak nakurwia za przeproszeniem, że nie potrafię wytrzymać, tak jak tutaj nie mogłam spać. Już od pół roku się męczę, zaczęłam zażerać te problemy. Przytyłam po raz kolejny. Z tym też się uporam, ale ja tak mam, że po prostu problemy zajadam. Zajadam, a jak są problemy natury jeszcze zdrowotnej, wiecie, jak człowiek chce, a nie może zrobić coś, no to to jest dla mnie najgorsze. Bo jak mi się nie chce samej, ale mogę, to co innego, a co innego jak ja bardzo chcę, a zdrowie mi na to nie pozwala. No i jak rozmawiałam z tym panem, na całe szczęście, jeśli chodzi o te w ogóle moje brzuszki, no to odpada, jeśli chodzi o ćwiczenia, ze względu na to, że faktycznie tą kość na dole, te kości ogonową, tak, te guziczne, ja mam tam złamane,
Ja chyba wiem kiedy, nie? Bo kiedyś byłam taka wspaniałomyślna, że wskoczyłam na kapitana na oklep, a kapitan się wystraszył, spierdolił ze mną, a ja spadłam na taką, wiecie, twardą, ona nie była zmrożona, ale po prostu twarda ubita jak ziemia. Kamień, ubita ziemia. I ja spadłam dubskiem na to właśnie i potem... żeś mu wskoczyła na zad i on się biegnie wystraszył. Tak, no wystraszył się, no bo zdziwiony był, co mu tam za klocek jakiś się wrzuca na zad. No i wtedy ja się męczyłam chyba z miesiąc ponad, dwa. Siedzieć nie mogłam. Ja siedzieć nie mogłam, tak. Tam mi bardzo ciemno się chyba zrobiło z tego, co pamiętam, przy tyłku, więc... Ale ja myślałam, że sobie zbiłam tylko, a to się okazuje, że ja to chyba złamałam. Znaczy chyba, no złamałam, bo pan mówił, że to jest albo wada genetyczna, albo po prostu było kiedyś złamanie i tak się zrosło. I dlatego przy brzuszkach jakichkolwiek mi to przeszkadza i no nie ma szans, żeby zrobić, to bym musiała to zoperować. A wiecie, no dupsko operować to bym tak nie chciała chyba w sumie. No. Jeśli chodzi o skoliozę i tak dalej, na szczęście tutaj nic się nie dzieje. Może coś jest lekko, ale mówi, do operacji się to nie nadaje, a oglądając mnie i to, co mnie boli, stwierdził, że to jest po prostu mięsień, tak jakby skurczony. Przykurcz mięśnia i po prostu ten przykurcz trzyma i będę musiała się umówić na porządną fizjoterapię. Jeżeli no nie pomoże fizjoterapia, no to wtedy mogę się zgłosić na przykład po blokadę do niego na kręgosłup, ale mówi, no to już jest ostateczność ze względu na to, że to jest steryt wpuszczany, to jest, zawsze to jest jakaś ingerencja, a po co, skoro tutaj, no i wypisał mi, że właśnie masaż mięśniowy, ultrafiolet plus Voltaren i jakaś terapia, nie powiem wam jaka, pismo lekarskie, co tu jest może napisane? Ja nie wiem, nieważne, ale cieszę się, że w miarę z tym kręgosłupem jest w porządku. Mówi, łopatki delikatnie nierówno, to fakt, ale to nie jest związane ze skoliozą. No innych badań jak po prostu odcinek ten to nie przyniosłam, tylko odcinek, jakby to powiedzieć, piersiowy i odcinek tam dolny, lędźwiowy, więc no nie mógł stwierdzić, co z tymi łopatkami jest, ale no tam gdzieś tą nierówność widział, nie? Niedużą, żeby nie było po prostu, ale no... także tyle dobrze, że bez operacji się obędzie, jak wrócę w czerwcu, to 2 czerwca postaram się gdzieś umówić na jakąś fizjoterapię. Poradził, że chociaż na te 5-6 dni, co wracamy, żeby te wszystkie dni wykorzystać wtedy na taką fizjoterapię, więc no postaram się gdzieś znaleźć jakąś klinikę, umówić i wrócić tak, żeby na tą fizjoterapię być, nie? Koło nas są, tylko pytanie... No właśnie koło nas, no ja mu mówiłam, że mieszkamy niedaleko i tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna, że no chyba mieszkamy niedaleko właśnie... No przecież to jest taka klinika pourazowa. Fizjoterapeuci w ogóle tam. Więc są. Mogłabym nawet pieszo sobie chodzić. No i to by było idealne, powiem ci, właśnie. Nie trzeba by było nigdzie jeździć, tylko. A wiesz, tym bardziej teraz Zabrze jest tak rozkopane. Dajcie spokój, nie da się przejechać po prostu tutaj. Jest patologia, bo remontują, budują, urządzają, budują drogę. Tory w całym Zabrzu wymieniają. Tory w całym Zabrzu wymieniają, także tu się tyle dzieje, ale przejechać się przez to nie da. No. Także jakby to było koło domu, to by było idealnie, bo tak to będziemy jeszcze w korkach tracić czas. To tyle. Do Legnicy jedziemy. 230 km do celu. Pa! Codziennie. Niskie ceny. Idziemy zrobić zakupy. Jeszcze w Zabrzu jesteśmy. Robimy w Zabrzu zakupy, nie robimy w Legnicy. Może wody. Ale jak zanim dojedziemy do Legnicy, to już wszystko będzie wykupione, bo będzie za późno. Jak tam, myszku? No nie wiem, schował się. Tak? No. To może nie ruszaj go na razie. No i tak go będę musiał ruszyć niedługo. No ja wiem, zakropić mu. No. Zadzwoniłam i 20... Pani akurat miała termin za 20 minut. Damian dzida z nim i się udało go przyjąć jeszcze przed trasą, także mamy i środki przeciwbólowe dla niego i takie kropelki i tak dalej. Widzicie, kurczę, on ma genetycznie problemy właśnie z tym kanalikiem łzowym. Jemu nieraz to przeszkadza, swędzi go i on tam potrafi sobie do krwi wydrapać. Tylko teraz tak wydrapał to, że cały czas mu krew leci i ta krew w ogóle nie przestaje
kapać, nie? On jest taki osłabiony, dostał jakieś tam jeszcze na wzmocnienie, ale nie wiem, nie wiem. Dzisiaj mogę wam mniej więcej powiedzieć, ile dajemy za zakupy, bo zrobiliśmy zakupy łącznie, czyli i suche, i mokre. No i kurde, 776 zł wyszło, a tutaj jeszcze nie jest wszystko, bo jeszcze będą wody, jeszcze będą mokre chusteczki i co? I papier. Ręcznik papierowy, no. Także niestety, ale tak to właśnie wygląda. Najczęściej robimy te zakupy. Co? Daj mi tutaj na razie ten do zamrażarki. Bo jak widzicie, swojskie wyroby opakowane próżniowo jeszcze będą zamrożone. Na razie musi się schłodzić, bo 17 stopni. No i teraz Damianu przyszedł z wodą i z chusteczkami mokrymi i kupił malutkie kole zero. Tuptuś! Nie słyszy mnie. No i zapłacił za wszystko 253 zł, czyli tysiączek wyszedł w trasę. No. Tylko, że też musicie wiedzieć, że na przykład te suche produkty, to one nie są na miesiąc, one często są na 2 miesiące, to się rozkłada i miesiąc w miesiąc też nie są duże takie te zakupy, także no tak to wygląda. Jest ty performance. I taka performacja, że pusto tak trochę jest na tej bazie, ale w sumie dobrze. Ja tam lubię, jak jest tak pusto. No. O Jezu, nie wiem, co tu kwitnie, ale coś pachnie. Co to tam tak? Co to tam jest tam? Co? No, są takie na parkingu, to co? Deski jakieś, coś. Było jakie upaczka. A było myte. Co tu się dzieje? We lock down in different cities and our virtual connection falls apart. Guess it's been too many years since California. Now the memories of us is all I have. See, one day I'm gonna reach ya, take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. I know it won't be long before dawn. Gotta be patient for a while. Someday we'll look at stars in the same sky when I'm on the other side. Take me back to the love that we once knew, when the walls weren't closing in like they are now. 'Cause it's been too many years since California. I wish I could get there, I don't know how. See, one day I'm gonna reach ya, take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on the Holland Drive. Powiem wam, nie chcę krakać, ale ja nie wiem, czy to nie jest jego ostatnia trasa. Mam nadzieję, że się z tego wyplączę, ale cały czas sobie to rozdrapuje, cały czas te oczko ma zakrwawione. Pokażę wam może tak z daleka, nie, no właśnie, nie będę wam tego przybliżać bardziej, bo każdy ma swoje nerwy. Daj spokój. Dramat. Tak jakby przestało chyba. Myszko doprowadzony do porządku. Lek podany. Ale jak biedny leży. Jedna porcja kropli podana. Zaraz będzie druga, bo to musi być odstęp czasowy. 15 minut co najmniej. Przemyte. To już drugi już wacik, nie? Przemyty pyszczek. Ale patrz, znowu mu się nabiera. No to mówię, to jemu to jakby ze łzami leci, nie?
Biedna Kruszynka. No. Biedna Kruszynka. Idziemy, moi drodzy, umyć dupki. A co do myszka, to cinko to widzimy z Andzią razem. Strasznie ciężko oddycha, taki no bez życia jest, gdzie zawsze, wiecie, był ruchliwy. Ciężko go było na rękach utrzymać. Teraz jedyne, co był ruchliwy, to jak się mu chciało lek podać. Tak naprawdę. A tak to miziaj, głaskaj. Nie wiem, jutro go zważymy jeszcze, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale coś czujemy, że to jest chyba jego ostatnia trasa z nami. Przykro tak. Dzień dobry. Aktualizacja informacji. Damian całą noc miał gorączkę i ma dalej. Musiał gdzieś się przeziębić, albo na sztolni, albo w górach. Było tego. A myszku schudł 10 gramów. To jest bardzo dużo. Od przedwczoraj? Przedwczoraj go ważyliśmy, ważył 64 gramy, a teraz waży 54. I zastanawiam się, czy mu nie ulżyć w cierpieniu i nie jechać do weterynarza na uspanie. Bo widzę, że on tylko leży i cierpi. Nie je nic. Coś tam może napije się, nie? No, do wody, które poszedł, coś tam ciągnął. No. Nie wiem, serce mi się kraje. Nie chciałabym, żeby on się męczył. Zobaczcie, leży tutaj taka blida na hamaczku. I cierpi. No. Nie wiem, co to jest, mi się wydaje. Wiecie, z tego oka cały czas wycieka ropa z krwią. A może on za okiem miał jakiegoś guza, który mu pękł. Gdzieś mu... no nie wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć, co mu jest tak naprawdę. Szkoda mi go. No i to jakie z góry? A gdzie one są? U góry tam jest. To wszystko? Ogólnie Damian pojechał chyba go uspać, bo no nie chcę, żeby się męczył. Dwa dni minęło, 10 gram schudł. Cały czas mu ta krew tam leci, ropa. Mi się wydaje, że po prostu miał jakiegoś guza gdzieś tam wewnątrz i cały czas ta wydzielina gdzieś mu wycieka tym okiem. Nie wiem, mogę się tylko domyślać, ale widzę, że cierpi, nie je. Już nie ma takich kupek, tylko sobie leży, biedny. W miarę mogę rozmawiać, to aktualizacja informacji. Myszku został uspany. W ogóle też jestem zła na poprzednią weterynarz, u której był wczoraj. Bo
On miał uszkodzoną gałkę oczną. On cały czas z tej gałki ocznej krwawił. I teraz weterynarz go, jak obejrzała, to powiedziała, że jeszcze wczoraj można by było podjąć się na przykład usunięcia tej gałki ocznej. Ale ze względu na to, że on stracił tyle krwi i że nie je przede wszystkim, więc nie wróciłby do zdrowia. I przede wszystkim ze względu na jego wiek, no bo on już jest staruszek. Myszki żyją maksymalnie 2 lata, on miał półtorej roku ponad. Więc by tego i tak nie przeżył, tego usunięcia gałki ocznej, więc najlepszą decyzją było go uspać, żeby się nie męczył. Zabrali go i już go nie dostanę, bo weterynarze robią tak, że po prostu biorą zwierzątko i dają do firmy, która je tam pali chyba, nie? No. Kurwa, wiedziałam, że ten czas nastąpi, że myszki tak krótko żyją, ale i tak to jest cholernie trudne. On był taki kochany. Ogólnie wiemy już, gdzie będziemy jechać. Damian tylko kończy tam robić zakupy. Jedziemy do Brand Ebersdorf, tam gdzie byliśmy ostatnio, gdzie nieraz zresztą byliśmy, i jedziemy do Anglii. No. Także jak tylko wróci, ja już tutaj odsłaniam wszystko, szykuję i jedziemy na załadunek i potem jedziemy w kierunku Anglii. To tyle w sumie. Dobra, drodzy moi, wróciłem od weterynarza. Już teraz będziemy w dwójkę jeździć, nie w trójkę. Idę jeszcze do biura karty szczytać, kurczę, bo zapomniałem, że w dzień to czytnik do szczytowania karty zabieramy do biura, także no. Kanapeczki dla mojego biednego chorowitka. Proszę bardzo, jeszcze ci herbatkę zaraz zrobię z cytrynką, tak? Nie. No. Kurwa, w końcu po 3 latach im nie napadło. Po 3 latach? 3 lata żeśmy nie byli chorzy. No. Jakbyśmy aktywnie szli w górach, to bym nie był. Tak? Tak. A że siedziałem, było mi zimno, no to... I jakbyśmy przede wszystkim ostatnio sobie... Ostatnio sobie nie folgowali z tym jedzeniem, ale ja z tych nerwów, z tego wszystkiego, to wyglądało bardzo źle. Bardzo źle, ale na szczęście wracamy do stanu używalności, co? Wracamy. Trzeba zacząć się myśleć na naczepie, co człowiek się mył na naczepie. No, i człowiek się mył na naczepie i było ok, nie myjemy się na naczepie i nie ma tej odporności, także trzeba sobie wyrobić tą odporność na nowo. No i tyle. A w ogóle nie powiedziałam wam, ile do celu było, jak wyjeżdżaliśmy, przepraszam? 230. A. Gruba akcja po tej drugiej stronie. To znaczy? Korek korkiem, nie? Ale już widziałem 3 lody z BAG, tam jak ulicie Balmu, a teraz helikopter leci na autostradę w Syku. Ej, to ja powinnam się kurczę wyprostować, nie? No. Ale to tamtą stronę coś sobie upodobali, bo już po prostu tam dużo aut jeżdżą, bo mają kogo tam szepać. Aha. Kurde, pierwszy raz widzę. Zrobić wam kanapeczkę, drodzy panowie albo panie, nie wiem kto tam. Swojska kiełbaska. Swojską kiełbaskę mam od cioci Eli, wuja, tadzia. Bardzo dobrą. Mam kiełbasę z jelenia, jakbyście potrzebowali. I zdzika. Nie, zdzika już nie mamy. A z jelenia mamy kiełbasę. Chcecie? Ogólnie ten. Dobra, drodzy państwo, stoimy sobie pod bramą numer 3. Czekamy, tam autko się ładuje. Później będziemy się my ładować. No i tak jak Andzia mówiła, jedziemy do Anglii. Zobaczcie, zwarta gotowa, już mimo że film składa, to już w całym rynsztunku. Ja cały już życie w pracy. Cały, ale mam, żeby ja nie wiem, było, to masz że... na tej tacce, podstawce, nie? Nóżkę, tutaj po prostu, wiecie. Także no, tutaj składa film, tu już gotowa wyskoczyć w biegu, ładować, wiecie. No. Cóż,
temperatura Damiana. A ty jeszcze w ogóle czemu masz otwarte okno? Nie wieje tutaj, ja przynajmniej mam świeże powietrze będzie. Ogólnie po załadunku Damiano idzie spać, bierze sobie leki i idzie spać w cholerę. No, to jest właśnie zawód kierowcy ciężarówki, że tak naprawdę nie można sobie pozwolić na urlop, bo ładunki, nieładunki. I takie pobyty w domu to trzeba naprawdę grubo sobie zaplanować. No wiadomo, że są sytuacje zagrażające życiu, które nieważne są ładunki, ale no jak jest jakaś choroba, przeziębienie, no to niestety nie możemy sobie wziąć takiego urlopu na żądanie jak ludzie, którzy pracują w jakichś tam magazynach, nie magazynach, w biurze. No, bo nie ma takiej możliwości tutaj. Czy oni towaru nie mają, że nie ładują? Nie, nie wiem, kurde. Czekamy. Nie przystali. Wyrywasz mi wszystko. Wyrywam mu z rąk. Zaraz się zmienimy, pójdzie spać. Nie ma tak dobrze. Weźmie leki. Nie? Tak? No to dobrze. Ogólnie mamy 1329 km do celu. Nie, czy do Eurotunelu ustawiłeś? Do celu. Nie, co? Do celu już. Lecimy, po drodze jeszcze zajedziemy na stację, musimy gdzieś wodę nabrać. No, pójdziemy sobie do toaletki. Tuptusiowi wyciągnie się leki. Kocyk. Ja ci zrobię kawusie. No, kawusie. Ja sobie zrobię kawusie. Ja ci to robię. Zrobisz mi kawusie? Aha, no to dobra. I jedziemy dalej. O, deszczyk się rozpadał. Lekki. Tak? No, troszeczkę coś tam kropi. To fajnie. Fajnie? Kanapeczkę jeszcze dojedz, proszę. Dojem. Autohof Maxi. Nie wiem, jak to się czyta. Muckę. Muckę, no. To się tak nie czyta. Tak się czyta. Nie czyta się, co? Tak się czyta. Muckę? No tak. Nie, jakieś muki? Nie wiem, nie znam się. Wiem, że jest jedna jest pozytywna rzecz. Wiadomość w sensie, że Damianowi spadła gorączka, także ja się bardzo cieszę, bo się martwiłam o gnojka. No, idziemy się wykąpać na autohofie i tak jak ostatnio widzieliście, mamy te takie żetony, więc raczej nie będziemy musieli płacić, tylko po prostu wykorzystamy te żetony, pójdziemy które mamy. Pójdziemy na Janusza, no. No. Inne tu są? Tak. Na pewno? No, tak. No, inne. Także nie po Januszujemy, to nie te. Dobra. Jak to Maxi? Czyściutko. Schulnia. Woda pewnie ciepła. Mam nadzieję.